Cześć. Witam w kolejnej lekcji związanej z Tableedingiem. Dzisiaj opowiem o takim rodzaju wykorzystywanych zleceń w tej Breedingu, czyli ukrytych zleceniach. One czasami są nazywane icebergiem, refresherem czy iceem. Generalnie jaki trader tak to sobie nazywa, jest to zupełnie obojętne. Co jest ważne? Ukryte zlecenia służą tak naprawdę temu, aby nie pokazać jaki. Finalnie masz duży size do wejścia, wyjścia, w, wyjścia z pozycji, czy wejścia w krótką pozycję. Często ukryte zlecenia pojawiają się w powiązaniu ze spoofingiem, spoofing omówiłem na innej lekcji, czyli ktoś daje spoofing, ustawia się po przeciwnej stronie, żeby stworzyć na przykład wrażenie, że jest duży popyt. A tak naprawdę ukrytymi zleceniami wychodzi po drugiej stronie. To samo analogicznie, gdy na przykład wychodzi shorta lub wchodzi w longa, ustawia spoofing po offer, a zlecenia ukryte po stronie bid. Robi wrażenie, że jest duża podaż, ludzie zaczynają uderzać w bida, a on sobie wtedy wchodzi w pozycję bądź shorta wychodzi. To jest jedno z zastosowań. Generalnie icebergi są ważne do tego, żeby wykryć w jakim momencie one trendu się pojawiają. Jeżeli mamy już spółkę, która generuje dość mocny ruch i takie zlecenia pojawiają się nagle po stronie ofer ukryte. To mamy możliwość tutaj, że to już jest jakiś region, rejon potencjalnie odwrotu, albo mocnego pullbacku w trendzie, albo całkowitego odwrotu, tak często bywa na przykład na pump and dumpach, ale na spółkach takich typowo trendowych nie, nie, gdzie, gdzie jest ruch organiczny, to też tak się zdarza. Jeżeli iceberg pojawia się na początku ruchu, szczególnie po stronie bid, na każdej cofki, tzw. soaking, o tym też będzie osobna lekcja, to wtedy znowu wiemy, że ktoś stara się, nie pokazując ile bardzo dużo size'u ładować, i mamy tu szansę, jeżeli to też widać na wolumenie, na, na wykresie, że dojdzie do dłużego, dłuższego niż standardowy ruch, czyli nie będzie to ruch na poziomie np. Na dla spółki taniej, takiej 2-3 dolarowej, to nie będzie ruch na, na zasadzie 20-30 centów, tylko to będzie ruch na zasadzie dolara, dwóch czy pięciu. Jeżeli taki, taki iceberg pojawia się gdzieś w trakcie trendu, czyli mamy już jakieś małe wybicie, pojawia się taki ice, do nich aż nie przywiązuję takiej wagi, jeżeli, jeżeli tutaj chodzi o, o budowanie pozycji, chyba że one się powtarzają bardzo mocno po oferty, to wiem, że wtedy szybko taki ruch zostanie wygaszony. Jeżeli pojawiają się po bit, po rozpoczęciu trendu, to tylko mnie utwierdza w tym, że to będzie dłuższy ruch. I biorąc pod uwagę, że ja na przykład większość transakcji, jakie otwieram, to są na spadki, to powstrzymuje mnie od tego, aby tu jeszcze żadnego shorta nie zaczynać brać, bo za dużo ukrytych graczy mam po stronie bit. No, i oczywiście bardzo ważne jest, ma znaczenie, jak duży jest ten iceberg. Jeżeli iceberg jest na zasadzie 1000, 2000 akcji, które na przykład setkami zostaną wypełnione, to to jest mały gracz. Ale jeżeli widzimy na jakimś poziomie, że ukryte jest zlecenie, wartość taka widoczna to jest na przykład 100 albo 1000 akcji, a wypełniane z tego są tysiące, dziesiątki tysięcy akcji, to mamy świadomość, że tam jest jakiś większy gracz. Szczególnie jeżeli on się pojawi na, na wielu poziomach. I to jest też ważne. Ja bardzo często mm, mówię, że gracz, który wychodzi z dużej pozycji ukrytymi zleceniami, lub otwiera shorta, lub otwiera longa, nie ma znaczenia. On nie zrobi tego w punkt. On będzie miał jakiś taki zakres, w którym wyjdzie. I jeżeli, na przykład, spółka, mm, wystartuje z dolara na 3 dolary i jest na nim bzdurny news, albo nie ma newsa, ktoś wie, że taką sytuację trzeba wykorzystać powychodzić z pozycji, które ma to on nie ustawi na przykład miliona akcji po stronie offer po jednej cenie, tylko on sobie je rozrzuci w 20-30 centach, żeby nie wystraszyć kupujących, tych, którzy są spóźnieni w ruchu, tych, którzy starają się podłączyć pod jakiś pamplum. On będzie starał się po prostu wyjść w... Wyjść w, w jakimś zakresie I ja sobie zawsze też takie zakresy, gdzie pojawiają się icebergi, w jak, na jakim przedziale cenowym, zawsze sobie to zapisuję, bo wiem, że jeżeli nawet cena pójdzie powyżej, np. z tych 3 dolarów na 3,30 czy 3,40, to jeżeli ona wróci do tych rejonów, gdzie było tak dużo ukrytych zleceń, to tam od groma ludzi, którzy wcześniej weszli w longi, zacznie na pewno zamykać te pozycje, bo znajdzie się na tym swoim punkcie break-even, i, i, albo poniżej, i, no i tyle, i, i zacznie, zacznie zamykać to z, z przynajmniej po cenie, albo z małą stratą. I tak to, tak to mniej więcej zwykle wygląda. Pokażę teraz, na czym polega taki iceberg, abyście mieli świadomość tego, jak, jak to wygląda na oknie level 2. W przykładzie, który pokażę, Iceberg znajduje się, już teraz mówię, po cenie 2,26 po stronie ofer. I spójrzmy na to, co na taśmie się dzieje. I zauważcie, po 2,26 widać tylko jedynkę przy arce, to jest 100 akcji. Podczas gdy po stronie na Time Sales widzimy tutaj, tak jak zaznaczyłem, policiało tam 39, 100 akcji, 100 akcji, więc już wiem że za tą setką stoi coś więcej. Nie wiem jeszcze jak dużo, ale będzie to miało dla mnie potencjalne znaczenie pod kątem tego, że akurat w danej chwili byłem na jakimś większym szorcie na tej pozycji i gdzie, gdzie z niego powoli tam sobie niżej wychodzę. Teraz spójrzcie, co jest dalej. Kolejne 2900 poszło, dalej jest tam ta setka na arce. Została setka, a zobaczcie ile poszło zleceń. Setki, dwusetki, pięćsetki. 1900-1900, znowu 1800, 2300. Czyli mamy na ta, za taką setką, przynajmniej z jakieś tam już 10 tysięcy akcji ukryte. Nie wiemy, jak dużo więcej tego jest. I to jest pierwszy poziom, który sugeruje mi, że to jest ważny poziom dla kogoś w sprzedaży. Nawet jeżeli kurs pójdzie dalej, to przy paternach, które grałem, na, na przykład Backside, powrót na te rejony będzie, będzie w dalszej części kluczowy. Także. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, w jaki sposób można te icebergi znaleźć, to jest dość tutaj widoczne, a to co na początku powiedziałem, te wprowadzenie, to pozwoli wam na to, żeby też sobie przeanalizować, jak w trendzie, w jakim etapie trendu, gdzie i pojawiają się ukryte zlecenia, czy po Bit, czy po offer, i w jaki sposób na swoją korzyść można przełożyć. Oczywiście. To, co tutaj zobaczyliście, to nie można tak, że odpalicie od razu platformę, od razu zaczniecie wykorzystywać icebergi. Musicie poświęcić trochę czasu na to, żeby też to zrozumieć, takich zagrań przeanalizować. Najlepiej nagrywać też sesję z oknem level 2, bo jeżeli sobie później powtórzycie, to zauważycie pewne rzeczy, na przykład. O, tutaj był iceberg, nie? którego przegapiłem, a faktycznie później kurs zaczął sobie fajnie spadać, jeżeli on był po ofer. Więc to są, to są ważne sprawy, szczególnie jeżeli połączymy jeszcze spoofing z iceberg'ami, bo to często, często razem, razem idzie w parze. Jeżeli macie pytania, to jak zawsze śmiało na grupie czy w komentarzach. Do usłyszenia.